Hej, cześć, witajcie! Jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was w końcu na pierwszy odcinek nowej serii... Czas coś zmienić. Mamy wiosnę, wiosenne porządki, także ja zrobię wiosenne porządki waszych tworów galeriowych. Jeżeli chodzi o zasady zgłoszenia, zapraszam was do odcinka zerowego, który jest na kanale, będzie też w opisie, jeżeli ktoś chciałby się jeszcze zgłosić. A dzisiaj mamy pierwszy domek No CC. Stwierdziłem, że to będzie taki dobry, rozpoczynający mały domek, właśnie. Bez modów, ale poczekajcie do końca to Wam powiem więcej a propos tej serii. A zaczynamy dzisiaj i zawsze będziemy zaczynać od tego, czyj to jest domek i jaka jest historia. Domek zrobiła Karabinka 1. I opis mamy tutaj krótki. Chcę tu prowadzić samotną matkę, która bardzo dużo przeszła. Jest młodą dorosłą z dwójką dzieci. się i Edem. Ed jest dzieckiem, a Marcesia małym dzieckiem. Budżet jest nieograniczony, możesz zmienić całe podwórko. Nie mam pełnej kolekcji dodatków, posiadam tylko Witaj w pracy, psy i koty, 4 pory roku. Zostań gwiazdą i wyspierskie życie. Myślę, że ten dom sprawi ci duże wyzwanie. Jest hashtag podany i dom ma być noCC. Także wszystko jest. Wypisane, co mnie bardzo cieszy, że wszystko jest wypisane. Budżet jest nieograniczony, więc w sumie dobrym pomysłem jest powiedzieć tutaj. I jeżeli macie, powiem, że często zauważyłam, przynajmniej bo czytałam wasze opisy. Większość osób pisze, że budżet jest nieograniczony, bo w pewnym sensie, skoro ja przerabiam wam te domki, to daję wam je w prezencie w jakimś stopniu. Przynajmniej tak sobie mówię. Domek ogólnie jest w Brindleton Bay. Prawy, górny róg, i tam są te takie, co wam ostatnio mówiłam w piątkowym odcinku. Jest nawet ta sama działka co w piątkowym odcinku. To jest taka bliżej wody. Właśnie miałam Wam powiedzieć, napiszcie, jeżeli ciężko jest zobaczyć skąd jest ten domek, to napiszcie, czy, jakaś gdzie, czy chociaż w jakim mieście. O tak, chociaż miasto to pewnie i tak rozpoznam. Polecam też do rozpisywania skorzystać z tego wzoru, który miałam i podałam Wam w poprzednim odcinku, tym zerowym. Ale tu na szczęście wszystko się pojawiło. Domek jest dość mały, bo ma tylko parter i pięterko. A działka to jest 30 na 20. Jeżeli chodzi o zewnętrze, niewiele powiem szczerze zmieniłam, bo było bardzo ładne, naprawdę dodałam tam z przodu miejsce na kosz i na skrzynkę pocztową, żeby nie było tak bardzo otwarte. Troszeczkę gdzieś tam pozamykałam ten tył, żeby był bardziej, nazwijmy to tak osobisty. Zmieniłam troszeczkę, bo zamiast tam były takie jakby płotki, to ja zrobiłam ścianki tam w takiej altance z tyłu, a jeżeli chodzi o dom, tu już trochę więcej zmieniłam. Nie przesuwałam żadnych ścian. Przesunęłam schody z przodu i schody z tyłu, tak, żeby bardziej pasowały. Z przodu była właśnie taka jakby oranżeria, taki przedsionek, kaltankowy bardzo ze szkłem, także tam troszeczkę poprawiłam. Zmieniłam kolor na ciemniejszy, na ciemne drewno. Zmieniłam okna w domu i drzwi. Akurat idealne dodatki ma osoba, która wstawiła ten domek, bo w ogóle nie miałam problemu z tak jakby... No i tak miałam oczywiście jakieś tam problemy z że nie może... Nie ma się pełnej kolekcji, jest ciężko dobrać jakieś tam dekoracje, ale jeżeli chodzi Chodzi o zachowanie spójności całego domu nie było w ogóle problemu, no bo większość tych dodatków, które były, bardzo się pasują. Stwierdziłam, że właśnie zamiast tej bieli, żeby trochę było ciemniejszego drewna. Na zewnątrz zmieniłam, otynkowałam i osidingowałam, mamy deski białe. Dach zmieniłam na czarny. Troszeczkę go przerobiłam na takiej zasadzie, że obniżyłam o jeden stopień. I tam z tyłu troszeczkę więcej się pobawiam, bo tam był jakiś taki półkolisty fragment, który nie pasował do końca. Trochę tam poprzekręcałam na boki inne żeby było lekko sensowniejsze, obniżyłam ten górny daszek. Ale kształt domu pozostał taki sam. Stwierdziłam, że skoro mamy parter i piętro, i to piętro nie jest duże, a mamy trójkę simów, i przydałoby się, żeby każdy simów miał oddzielny pokój. No bo oczywiście mogłabym dwójkę dzieci wrzucić do jednego, ale nie ma to zbytnio sensu, skoro mamy faktycznie sporo miejsca. Tak więc zdecydowałam się zachować ten przedni, oczywiście przedsionek przeszklony, tam jest miejsce do posiedzenia, jakieś tam buty do zostawienia. Do domu prowadzą szklane Drzwi. Jako, że i ten przedsionek jest już jakimś otwarciem, to też te szklane drzwi suwane do środka i podzieliłam tak, że mamy po lewej stronie taką dużą część jadalni, kuchni i salonu. Po lewej na samym końcu mamy łazienkę, a po prawej stronie mamy najpierw pokój mamy, potem pokój Marcysi, schody i po schodach wchodzimy na górę do Królestwa Eda i tam mamy fajny taki pokoik jakby pod, na poddaszu i łazienkę. Wszystko jest zachowane w takim dość wiejskim stylu. Biele, żółcie, ciemne drewno. Pokój mamy jest w niebieskich, takich jasnych, błękitnych odcieniach. Mamy łóżko, mamy szafę, miejsce do posiedzenia takie. Może się tam zrelaksować, zamknąć od dzieci. Pokój o się mamy tak troszeczkę różowo bardziej. Mamy taką kupówkę do posiedzenia, yy, poczytania jej na przykład czegoś. Są zabawki oczywiście. Ten pokój jest na tyle duży, że spokojnie, jak ona dojrzeje i będzie już dzieckiem, będzie można wymienić łóżko na te na 3. Zmieści się też biurko, także nie będzie w ogóle z tym problemu. Będzie trzeba tylko trochę zabawek wyrzucić. Łazienka jest 3 na 2 więc mamy dużą wanną, duży wannoprysznic. Mamy umywalkę, mamy kibelek. Wszystko co potrzeba. Tam w okolicy łazienki mamy też wyjście na tyły oczywiście. Te drzwi z pół roku świetnie tam wyglądały, więc wrzuciłam je. One takie bardziej są otwarte. Z salonu, kuchnią miałam największy problem, bo chciałam wszystko zmieścić, a tak średnio mi podpasowywało, ale ostatecznie stanęło na tym, że jest taka część na jadalnię ze stołem na 4 osoby, jest część taka z kominkiem i jest pełnowymiarowa kuchnia normalna w takim lekko wiejskim stylu, ale mam nadzieję, że się im spodoba i na pewno będzie wygodna, prosto do użycia. Pokój Eda ten na górze zachowałam też w takim ciemnym drewnie, niebieskim, zielonym. Bliżej schodów mamy taką część naukową, gdzie ma biurko. Szafkę z książkami, a bliżej tam tyłu tego, gdzie jest jakby trzeba kawałek wejść, żeby zobaczyć, jest łóżko i wejście do toalety, gdzie mamy prysznic, kibelek i umywalkę. Także typowe, małe, taka typowa mała łazieneczka. W ogrodzie z tyłu niewiele dodałam, bo był bardzo dobrze zrobiony. Pociągnęłam te kolorki, te roślinki, które już tam były, i przerobiłam właśnie troszeczkę tylko tą altankę. Ale ona w tej bieli została, jako że właśnie domek sam jest w takiej bieli bardziej. Mam nadzieję, że się spodoba, że o to chodziło, że. Nie chcieli nowoczesnego stylu, tylko taki dość sielski wiejski. Wydaje mi się, że fajnie tam wygląda ten domek, i wydaje mi się, że jest stosunkowo funkcjonalny. Te pokoje podzielone dla każdego, to i mama może sobie znajdzie kogoś, to może przeprowadzić i na górze, jak będzie nastolatkiem Ed, to nie będzie mu siostra przeszkadzała. Ona też ma swój kącik. On się wyprowadzi, ona jeszcze zostanie, to na spokojnie będzie mogła się przenieść na górę, a na dole można sobie zrobić gabinet. Czy może się uda jeszcze kiedyś jakieś dziecko? Także. Mam nadzieję, że jest stosunkowo przyszłościowy ten domek. Kolory wybrałam stosunkowo też neutralne. Jeżeli chcecie, i jeżeli nie spodobają Wam się na przykład kolory, które ja wybrałam, możecie je zmienić, nie ma problemu. To jest tylko moja interpretacja, i może też jakaś inspiracja dla Was później do przeróbki dalej tych domków. Nie powiem, że nie, ale wybrałam go też głównie dlatego, że był dość mały, a i tak mi dużo zajął. Co będziecie widzieć, bo odcinek ma bardzo dużo minut i przyspieszenie jest bardzo przyspieszone. Ale starać się będę Wam tutaj jak najwięcej nagrywać, jak najwięcej pokazywać, no i jeszcze będą zdjęcia oczywiście. Wybrałam też ten domek właśnie po to, żeby był jakimś takim przykładem lekkim. Nie spodziewałam się, że aż tak fajny będzie miał ogród z tyłu, bo też wiecie, że ja nie wszystko jakby widzę na tych zdjęciach. Opis był stosunkowo spójny i właśnie zawierał wszystko także idealny przykład taki pod to, co będzie się dalej działo. Sprawdźcie, jeżeli się zgłosiliście, to naprawdę sprawdźcie jeszcze raz te swoje opisy, jeżeli coś dublujecie, dwa razy wstawiacie, usuńcie tą poprzednią, żeby nie było po prostu zamieszania jakiegoś. A przede wszystkim mówię o tym i przypominam, żebyście sprawdzili, przez to, że sporo tych domków nie ma jakichś informacji. Nie ma na przykład czy ma być z modami, czy bez. Nie ma jakie macie dodatki, a jakich nie macie. Jeżeli macie wszystkie, to piszcie pełna kolekcja. Jeżeli macie na przykład trzy cztery to piszcie te 3-4 dodatki. Jeżeli macie wszystko prawie prócz jakieś to po prostu wpiszcie te, których nie macie. Dajcie jakieś minimalne rzeczy, czego wy potrzebujecie, bo też nie wystarczy mi, że domek na wsi, tylko domek na wsi dla ilusimów. Czy jakieś kolorystyki mają być, czy jakieś nie mają być, tak? Wszystko, co jakby mogłoby mnie nakierować na to, czego wy chcecie, bo ja też nie chcę robić domków, które są całkowicie moją interpretacją wziętą z kosmosu. Tylko chciałam, żeby to były faktycznie. Rzeczy wzięte z Waszych opisów. Także mam nadzieję, że uzupełnicie, albo że sprawdzicie przy okazji, może, może akurat Wasze zgłoszenia są idealne i nic tam nie trzeba zmienić, bo kilka było bezproblemowych, ale na wszelki wypadek, naprawdę przezorny, zawsze ubezpieczony, sprawdźcie to. Przypominam jeszcze raz, wszystkie informacje co do zgłoszenia i tak dalej są w zerowym odcinku, tam odsyłam. Cieszę się trochę, że tutaj jest jednak tych zgłoszeń mniej i tak wiem, że jest ich bardzo dużo i bardzo się cieszę, że tak licznie się zgłosiliście, ale w poprzednim razem, jak ja zaczęłam tę serię, to było po prostu ciężko wybrać cokolwiek. Więc fajnie, bo będę w stanie więcej osób, jakby zgarnąć, które faktycznie to oglądają i faktycznie chcą później korzystać z tych domków. Jeżeli chodzi ogólnie o tą serię dalej, będzie ona się odbywa w poniedziałki, dzisiaj tak świątecznie trochę, bonusowo, ale też dlatego, że jutro jest poniedziałek i jutro też będzie odcinek z przerabiania waszych domków, a jutro będzie domek z modami. Stwierdziłam, że akurat fajnie będzie zacząć to jednak od dwóch odcinków od razu, tak więc zaległy z tego tygodnia w niedzielę i pierwszy z następnego tygodnia w poniedziałek i będziecie mieli wersję Wersję jakby z modami, i wersję bez modów, pokazaną jak się odbywa, i tak dalej. Będzie to jakiś przykład, który całą resztę nam ustawi. Na koniec, oczywiście, jak zawsze są zdjęcia poglądowe, jak było przed, jak było po. Mam nadzieję, że twórcy domków będą też się odzywać w komentarzach czy o to im chodziło, czy coś jeszcze zmienią. Także jeżeli karabinka jest gdzieś, to zapraszam do komentarzy, a Wy też dajcie znać, jak Wam się podoba taka przeróbka. Taki lekko wiejski domek dla trójki Simów z małą ilością dodatków, więc też jest fajne, bo z tej serii dużo z Was będzie mogło wyciągnąć coś, bo zauważyłam, że sporo zgłoszeń jest tylko kilka dodatków. Albo tylko jakieś pakiety. Także fajnie, bo ja sama jakby nie mam ostatnio czasu, typowo zrobić takich buildów, pod to każdy dodatek. No poza tą serią 1 Pokój 7 DLC, ale jak mówiłam, ona jest dość problematyczna, dość czasochłonna, więc raczej się pojawia raz na miesiąc. A tutaj będziecie mieli raz na tydzień też coś, co jakby ma jakieś swoje ograniczenia. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, że będziecie ją oglądać, że przede wszystkim będziecie się dalej zgłaszać. Postaram się przerobić wszystko, ale zobaczymy jak to będzie, bo na razie tych zgłoszeń jest fajnie sporo, ale też i myślę, że nowe dojdą z czasem. Jeżeli oczywiście wam się będzie podobało. Jeżeli chodzi o moje wybory, to zazwyczaj one są podyktowane tym, że właśnie jestem w stanie na przykład taki domek w tym tygodniu zrobić. Mam na to jakiś pomysł, bo też nie będę brała waszych domków i robiła wam jakieś tragedii, w której wy macie później grać. Chcę, żebyście mieli najfajniejszą wersję, jaką ja mogę wycisnąć z siebie. I mam nadzieję, że to powoli będziemy osiągać co tydzień poniedziałki. Także to jest przeróbka domku Karabinki, a raczej domku mamy z Marcysią i Edem. Jutro zobaczycie wersję modową, kolejne zgłoszenie na budowlę z modami, więc zapraszam. Zapraszam też na kartę społeczności. Tam będziecie mieli co najmniej raz w tygodniu rozpiskę całego tygodnia, co się będzie pojawiało. Także, jeżeli jakaś seria będzie lub nie będzie, to będziecie wiedzieli to tylko tam, jak sprawdzicie. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też na socjalki. Wszystkie linki w opisie. A na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia i papa, a no i wesołych świąt!